ale w kolejnym odcinku na zasiadce. Jest poranek, świt. Dzisiaj przyjechałem pod kukurydzę i powiem wam coś. Z 2 wrzesień dzieciaki idą do szkoły, ale dzisiaj usłyszałem po raz pierwszy ryk byka. Za mną się odezwał 2 razy byk. Jest to bardzo nieśmiałe jeszcze ryczenie, ale jest. Zasiadłem sobie dzisiaj przy uprawie kukurydzy i nie mam jakby takiego dobrego przeczucia, bo jak dochodziłem do zwyżki, do narosi, już było widać pierwsze zejście. Myślę, że już dziki albo jelenie, nie wiem co, zeszło już, no ale z kukurydzy, co nie znaczy, że ich tam więcej nie ma. Ale posiedzimy, zobaczymy. Jest godzina, słuchajcie, przed 5 rano, jest godzina 4:50. Więc siedzę, za mną byk się odzywa. Mam ze sobą termo, wziąłem ze sobą Infireya FH, Findera FH50R. No i tak sobie siedzę, bo przede mną się rozciąga piękna łąka. Za tą łąką jest górka, jest kukurydza. No i dzisiaj przyjechałem na dziki i posłuchać, czy już to rykowisko się rozpoczęło. I już wam powiem, że w tej chwili rykowisko wystartowało, powolutku byki zaczynają ryczeć. Ale to jest w ogóle, to nie jest tak jak było kiedyś, bo wiecie ile stopni jest dzisiaj? Jak wychodziłem z samochodu, jeszcze zerknąłem na termometr, było plus 15 stopni. Dobra, zasiadamy. W dalszej części materiału, ale tak jak już się zrobi widno, to chciałem wam podziękować, widzom, ale również reszcie myśliwych. A za co? To sobie dojdziemy później, tylko zrobi się tam widno i będziemy kontynuować nasz dzisiejszy odcinek, a na razie coś się łamie z tyłu. Czekamy. Czekamy w pierwszej kolejności na dziki i słuchamy, gdzie jeszcze byki ryczą, bo po południu trzeba się gdzieś wybrać. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, zrobiło się już całkowicie widno. Minęła godzina 6 rano. Przyszedł tylko borsuk. Próbowałem go nagrać, ale chyba się nie udało, bo ta trawa tutaj taka, że tego borsuka ledwo było widać, nie mogłem go w kamerę złapać. Jak będziemy montować materiał, to zobaczymy, czy gdzieś go udało się uchwycić, czy nie. Byki przestały ryczeć do 6. Odezwały się jeszcze tam, chyba to był jeden byk za moimi plecami, 2-3 razy odezwał się i była cisza. Gdy dochodziłem do zwyżki, tak jak wam mówiłem na początku, była już rosa zrzucona na przejściu, gdzie spodziewałem się dzików. Także podejrzewam, że może zeszły wcześniej. Jeżeli to były dziki, no to myślę, że chyba już zeszły. Chyba, że zostają w kukurydzy i nie schodzą z tej kukurydzy. Ale w kukurydzy nie ma wody, woda jest za mną. Więc teoretycznie po całonocnej uczcie musiały iść do wody, więc wydaje mi się, że może im się chciało pić i zeszły wcześniej i poszły na las. I tyle wam mogę powiedzieć, bo na razie to tu się nic więcej nie dzieje. Także materiał się pewnie zakończy wieczornym wyjściem, ponieważ sobie pomyślałem, że wieczorem pójdę też na ten sam rewir, ale nie będę zasiadał typowo tutaj przy kukurydzy, tylko pójdę w drugą stronę. Tam, gdzie ten byk się odzywał. Zobaczymy, może gdzieś wyjdzie. Zobaczymy, co to za byk. No i co? Najważniejsze w tym materiale to w zasadzie nie jest polowanie, bo tylko chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim koleżankom i kolegom, którzy byli zaangażowani i w dalszym ciągu są w organizację wszelkich imprez propagujących łowiectwo. Ten rok śledzę sobie to dosyć dokładnie. Patrzę na to, co się dzieje ogólnie w całej Polsce i muszę wam powiedzieć, że czapkę przed wami ściągam z głowy i gratuluję. To, co przewinęło się przez internet, przez sieć, relacje fotograficzne, wideo, wszystkie wasze inicjatywy promujące łowiectwo na festynach, na dożynkach,
na wszelkiego rodzaju imprezach, imprezach lokalnych przede wszystkim, to naprawdę wam gratuluję. Nigdy do tej pory, a wiecie, że jestem w tych mediach już kilka lat, śledzę to, co się dzieje. Moi drodzy, nigdy do tej pory nie było takiego zaangażowania ze strony myśliwych. Nigdy. Być może to zaangażowanie, źle powiedziałem, być może to zaangażowanie było, tylko nigdy nie było tak widoczne w internecie, w social mediach, również w mediach lokalnych, jak jest widoczne teraz. Nie ma praktycznie rejonu, gdzie myśliwi nie braliby udziału w imprezach z dziećmi, z lokalną ludnością. Po prostu no nie, no nie było nic takiego, tak? Społeczność lokalna, która ma imprezy swoje, typu właśnie dożynki, jakieś w małych miejscowościach jakieś festyny, nigdy nie było tyle relacji z myśliwskich, przedstawiających udział myśliwych w budowaniu dobrego wizerunku, w poprawie wizerunku z społecznością lokalną. Także no bardzo wam dziękuję, bo to jest właśnie ta droga, którą powinniśmy iść po kolei, pomału. Do medii głównego nurtu będzie nam bardzo ciężko się przebić. Myślę, że jest to, nie ma rzeczy niemożliwych. Ale właśnie zaistnienie w mediach lokalnych, czy to będzie lokalna gazeta, czy to będzie jakiś lokalny portal informacyjny, czy będzie to jakiś kanał internetowy, to już nie ma znaczenia. Zaczyna, jesteśmy tam bardzo widoczni, bardzo. To jest zasługa wasza. Ja zdaję sobie sprawę, że jest nas 130 tysięcy i ja wiem, że nie przesadzę, jak powiem, że w skali kraju było zaangażowanych może 2-3 tysiące myśliwych, tak na poważnie. I myślę, że to tylko powinno rosnąć. To jest właściwy krok, najbardziej właściwy krok, jaki my myśliwi postawiliśmy przez ostatnie kilka lat. Przestaliśmy być w podziemiu, wyszliśmy z cienia. Widać nas naprawdę, to, że nas widać na imprezach z ludnością lokalną, ok, ale widać nas w mediach. Na razie w tych mediach niszowych, w tych mediach małych, ale zaczyna nas być widać. Więc jest to szalenie ważne i pamiętajcie, że jest to praca na kilka lat. To nie jest praca na ten sezon, kończymy, powiedzmy ten sezon imprezowo-grillowy, i zapominamy. Nie, to trzeba kontynuować, bo jest to świetne. To, co robicie, jest to naprawdę świetne. Ja dawno nie widziałem tylu wspaniałych imprez, na których byliśmy obecni w całej Polsce. Nie wiem, są oczywiście województwa mniej zaangażowane, są województwa bardziej zaangażowane, ale zaczęliśmy to robić bardzo, ale to bardzo dobrze. Ja zdaję sobie sprawę, że my robimy to w miejscowościach małych, że my robimy to w miejscowościach powiatowych, gminnych. Ja o tym wiem. Ale zaczyna nas być widać w tej chwili już w miejscowościach wojewódzkich, w miejscowościach dużych, w miastach, po prostu tam, gdzie ludzie nie tyle nas nie akceptują. Musimy to zrozumieć. To nie chodzi o akceptację, tylko o zrozumienie. To my pokazujemy, o co w tym łowiectwie tak naprawdę chodzi. No i powiem wam, że dla mnie ten początek września, początek rykowiska, jest takim też, naprawdę uważam, że takim początkiem tej dobrej drogi, którą obraliśmy. Myślę, że obraliśmy ją sami. Zrozumieliśmy, w szczególności myśliwi młodzi, koleżanki młode, młode stażem, ale z pomysłami świeżości, z brakiem takiej hermetyzacji, z brakiem takiego betonu, który przez wiele lat zarówno w kołach, jak i ogólnie w społeczności nie robił nic. Właśnie przyszli ludzie młodzi do łowiectwa, obyci z mediami,
ludzie, którzy używają social media, używają Instagrama, używają Facebooka, używają TikToka. Wyszliśmy tam, pokazaliśmy się i o to w tym chodzi. Naprawdę o to w tym chodzi, moi drodzy. I to jest ta droga, z której nie możemy zejść. Teraz tylko pozostaje nam zorganizowanie, nam wszystkim, tak jakby, złe słowo wymuszenie, ale w jakikolwiek sposób zmobilizowanie związku PZL, żeby nam pomógł w tym, żeby nam pomógł, żeby obrać jakąś wspólną drogę razem ze związkiem i zacząć to po prostu dalej kontynuować to dalej, bo to jest naprawdę ważne. Ja myślę, że zmienia się wizerunek. Naprawdę zmienia się i chciałbym, żeby może nie musi to się zmieniać szybciej, ale jest widoczna poprawa w relacjach na poziomie rolnik-myśliwy. Zaczęło się to, trzeba sobie jasno powiedzieć, od protestów. Teraz mamy o myśliwych w mediach internetowych, szczególnie na YouTubie, coraz więcej się mówi dobrze, mówi się pozytywnie. Rolnicy dostrzegają problem, jaki mamy z panem ministrem obecnym. Naprawdę dostrzegają to politycy tego szczebla lokalnego, ale również szczebla krajowego i dostrzegają to sami rolnicy, osoby, które prowadzą kanały na YouTubie. Polecam taki kanał Rolnictwo. Posłuchajcie, ten twórca jest dosyć aktywny, on tych materiałów rzuca bardzo, bardzo dużo. Ja sobie gdzieś to odsłuchuję w formie podcastu. Natomiast tam jest bardzo często przewija się problem właśnie tego, co całe Ministerstwo Klimatu i Środowiska, w którą stronę idzie. I to nie zauważamy już tylko my, tylko zauważają to również rolnicy. Więc ta narracja, ta postawa społeczeństwa wobec nas naprawdę się zmienia. Pewnie pojawią się komentarze pod moim materiałem tutaj, że to za mało, że to nie tak. Nie od razu Rzym zbudowano. Pamiętajcie, nie robiono nic. Za Blocha, za Gdulii nie robiono nic. Kompletnie nic. Tam były największe zaniedbania. To były te osoby, które zarządzały związkiem wtedy, zaprzepaściły te lata transformacji. Mówię tutaj o transformacji medialnej. To wtedy, dobrze o tym wiecie, były dwa media. Była strona internetowa, którą naczelna wierchuszka nasza dawała na tą stronę internetową tylko to, co chciała. I był Łowiec Polski i nie było nic więcej. To wtedy było trzeba zacząć budować social media, to wtedy było trzeba budować kontakt międzyludzki. Nie robiono nic. Kompletnie nic. I to były największe zaniedbania. I tak naprawdę ja uważam, że PZL zabił brak kontaktu z ludźmi. Ten kontakt był zły. Był beznadziejny po prostu, wszystko się zmieniało, ten postęp był niewyobrażalny. Na przełomie ostatnich 20 lat wszystko się zmieniło, gdy tylko zaczął funkcjonować internet na szeroką skalę. Wszystko się zmieniło, wszystko, a PZL został w miejscu. Nie robili nic, kompletnie nic, bo myśleli, że ich to nie dotknie. No nie, tak to nie wygląda. Patrzmy na to, co się dzieje na Zachodzie, bo to wszystko, co do nas przychodzi, na chwilę obecną przychodzi z Zachodu. I pewne rzeczy, które tam już funkcjonują od 3, 4, 5 lat, przyjdą do nas. I powiem wam, dzięcioł, i powiem wam, że w tej chwili w moim odczuciu mi się wydaje, że sami wzięliśmy sprawy w swoje ręce i zrobiliśmy bardzo dobry krok. Bardzo dobry. Więc tyle wam mogę powiedzieć. Jeszcze raz wam bardzo serdecznie dziękuję. No i myślę, że ja powoli będę schodził. Poczekam sobie tutaj jeszcze z 20 minut. Może jakiś zabłąkany dziczek będzie tutaj schodził z tej kukurydzy, spóźniony. Może jeszcze jakieś jelenie tutaj będą przechodziły przez te łąki. Pokażę wam te łąki zaraz. No i widzimy się na popołudniowym wyjściu, więc kontynuacja odcinka będzie po południu. Siądę sobie też na ambonie. No i chyba już czas zaangażować się silnie w polowanie bardziej z podchodu, bardziej rano, że raczej chyba codziennie będziemy rano szukać dziczków, nie no dziczków, szukać byka, a
przy okazji dzików. No bo już ten czas rykowiska nastał. To jest przepiękny czas. Misterium. To jest najpiękniejsze, co może być w polskiej kniei, rykowisko. I mam, no, bardzo bym chciał, ale bardzo bym chciał nagrać dla Was taki materiał. Udało nam się nagrać w tamtym roku z Michałem. Rykowisko w Gryce. Myślę, że wiecie, o czym mówię. Kto nie oglądał, odsyłam Was do tego materiału, bo tam jest... Nie ma takiego filmu w historii kinematografii światowej, który byłby lepszy od rykowiska, a tam udało nam się to naprawdę ładnie nagrać. Także tak to wygląda i... No i co? Myślę, że pokażę Wam miejsce, bo te mgły poranne... Słuchajcie, pokażę Wam, bo te mgły poranne są... Chcę, żebyście zobaczyli, jak to pięknie wygląda. Zobaczcie, jakie tu jest. Jakie tu jest przepiękne miejsce. Przywiodłem tutaj Zbyszkę ze Stasiem moim i z Grzesiem, na której sobie zasiadłem. I zobaczcie. I tu miały iść dziki. I one poszły tylko zanim myśmy tu przyjechali. Także jeszcze myślę, że można chwilę posiedzieć, nie? To nie jest jeszcze jakoś tam jakoś bardzo, bardzo późno. Przyroda się ładnie wybudziła, już ptaki naprawdę latają. Odzywał nam się Myszołów, przed chwilą Dzięcioła słyszeliście. Jest świetny poranek, świetny, tylko że jest ciepło. To nie jest rykowiskowy klimat, słuchajcie. Rykowisko to powinno być teraz. Powinno być w granicach zera. A jest, nie wiem, z 12 stopni na plusie. Ale... No ale tak to już jest. Mam nadzieję, że będziemy się widzieli po południu. Spróbuję coś Wam nagrać jeszcze. Wsiądę sobie też na takiej ambonie, już sobie wymyśliłem, na której. I może tam coś nam wyjdzie. Może jakiś byk. Może w końcu tego myłkusa spotkamy. Także... Jakby się coś tu pokazało, to do Was wracam. Jak nie, to zapraszam Was na popołudniowe wyjście. No i też bór. Witam ponownie. Jak Wam powiedziałem na porannym wyjściu, zmiana taktyki. Siedzieliśmy też na tym samym rewirze, tylko na dole, tam jakieś, nie wiem, 600 metrów w dół. Obraliśmy teraz taktykę, siedzimy na górze. Za kamerą, tu bardziej w lewą stronę, w moją lewą stronę, Waszą prawą. Jest uprawa soi i tak sobie po cichutku tutaj posiedzimy, ponieważ liczę na to, że na tą uprawę soi jeszcze mogą jakieś zielenia chodzić. Rano się tutaj gdzieś w tym rejonie właśnie byk odzywał, zaryczał sobie parę razy i gdzieś poszedł do lasu. Więc liczę tak po cichutku, że może akurat nóż widelec coś nam tutaj wyjdzie i gdzieś jakieś zielenie będą przechodziły. Jeszcze możemy strzelić rogacza, słuchajcie, bo zostały. Możemy strzelić dzika. Jak dochodziłem do ambony, było bardzo świeżo pobuchtowane. To było z rana, podejrzewam. Nawet nie było to chyba z nocy, bo raczej to były buchty z rana. Były tropy również Danieli. Mamy 1 września, mam już odszło na byka Daniela, ale ja na byka Daniela czekam do bykowiska. Mamy oczywiście odszło na byka jelenia, łownego, selekcyjnego. No i mam nadzieję, że się uda upolować. Dzisiaj w dzisiejszym materiale, od razu Wam powiem, chciałbym Wam pokazać jedno urządzenie, które uważam za naprawdę urządzenie bardzo przydatne w tym okresie polowania, ale jednocześnie urządzenie, które jest moim zdaniem w tej chwili kompletne. Lekko stuningowane, no bo ja jest, że tak powiem, stuningowałem już wcześniej. I w jednym z poprzednich materiałów, ale takich wstecz, gdzie polowaliśmy zimą, tego urządzenia używaliśmy. A mam tu na myśli, słuchajcie, Habroka. Tylko Habrok, na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Habroka z Hika, mamy go dostępnego w 3 wersjach. W sumie to nawet więcej wersji, ale skupmy się na tym głównym podziale. Czyli mamy Habroka 4K, który ma matrycę 4K i przeciętne termo, ale on jest relatywnie dosyć tani, bo on kosztuje 6,99. Mamy Habroka HH o oznaczeniu, wtedy on ma matrycę termo tą pośrednią, czyli 388
i ma bardzo dobre te. One wszystkie mają dobrą lornetkę dzienną, czyli powiedzmy, to jest oczywiście lornetka cyfrowa. Mają bardzo dobry dalmierz, termo w zależności od ceny, tak naprawdę, i od wielkości matrycy. I mają nocno, mają opcję nocnego. Coś tu leci, co tu doleci? Zając, ale jakby coś goniło. Zasuwam. Jeśli go mogę nagrać. Zaraz wam nagrę zająca. Zaraz do was wrócę, tylko słuchajcie, zaraz zobaczymy, czy mi się go tu uda nagrać. Tu jest termo, jest, ale chyba już go nie uda mi się nawet, no, wskoczył krzaki. Tu jest termo. Czyli wracając, model Habrok 4K, malutka matryca 256, termo przeciętne. Mam się cały odcinek z Habrokiem 4K u mnie na kanale, możecie zobaczyć więcej, ale bardzo dobra lornetka cyfrowa, dzienna. Bardzo dobry noktop pod warunkiem, że je dopalicie, ponieważ on tutaj ma iluminator, ale ten iluminator jest przeciętny. I kolejny model, Habrok HH, lepsze termo, bo już na matrycy 388. Bardzo, jeżeli nocno dopalicie opcję nocną dodatkowym doświetlaczem, zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Macie naprawdę dobry noktowizor, bardzo dobrą lornetkę dzienną oraz dalmierz. I ten model, który ja mam tutaj, czyli model HQ, czyli z najwyższą matrycą, czyli 640, z powiększeniem wyjściowym, moi drodzy, już wam mówię, razy 3. Dalmierz, dzień, noc, termo, wszystko. Tylko tutaj mamy termo o bardzo dobre. Tutaj jest, ja uważam, że ten sprzęt jest naprawdę świetny. Dlaczego uważam go za kompletny i właśnie przydatny teraz? Dlatego, że mając jedno urządzenie, tak naprawdę, przełączając tym oto guzikiem tryby, przeskakujemy w każdy tryb po kolei. I na dzień dzisiejszy, jak teraz na przykład, mamy godzinę 18:30, 18:40. Wychodzi nam rogacz, przełączamy sobie w tryb, słuchajcie, dzienny, ustawiamy sobie ostrość, którą możecie ustawić tylko raz, bo nie trzeba więcej. I mamy przepiękny obraz na powiększeniu wyjściowym 2,9. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. I o tym wam powiem. W tej chwili HIK wprowadza aktualizację oprogramowania. Ona za chwilę wejdzie. Być może jak ten odcinek się ukaże, to ona już będzie. I będziecie mogli przez aktualizację wprowadzić stabilizację obrazu. Mega ważna sprawa. Będziecie mieli cyfrową lornetkę z piękną stabilizacją. Tutaj mamy powiększenie, więc możemy sobie podjechać powiększeniem i obejrzeć, co to rogacz czy byk ma na głowie. A jeżeli planujecie polować dłużej, czyli zostajecie na dziki, znów przełączacie się w tryb termo, już jesteście w termo, więc to jest mega, mega fajne. Natomiast teraz wam pokażę, jak to u nas na przykład funkcjonuje. U nas w sklepie, ponieważ myśmy zrobili teraz taką, uważam, że fajną promocję. Ktoś będzie chciał, to sobie kupi, ktoś nie będzie chciał, to przymusu nie ma. Przy zastosowaniu dodatkowego iluminatora, co w tym momencie jest naprawdę przydatne. Ja tutaj mam X-Hoga Pro, czyli wersja przełączana. Latarka, dioda 850, dioda 940, przypominam, 850, mocniejsza, ale widoczna dla zwierzyny, bardziej widoczna. 940 zdecydowanie mniej widoczna, ale iluminacja słabsza. I latarka. Dlaczego ten iluminator jest taki fajny? Dlaczego iluminator X-Hog Pro czy Noxar na przykład w wersji przełączanej jest taki dobry? Dlatego, moi drodzy, że ta latarka, niektórzy mówią, po co latarka? Jeżeli macie to założone na celowniku i przyjdzie wam kiedykolwiek dostrzelić dzika, który, nie wiem, będzie się podnosił, będziecie go mieli, nie wiem, na 3-4 metry, no nic nie zrobicie w noktowizorze, jak nie macie lampki. Poza tym, zanim wyciągniecie tą lampkę z kieszeni, ten dzik może odejść, zejdzie i go nie będzie i będziecie tyle mieli z tego dzika. A tutaj wystarczy tylko przełączyć. Włączymy. Jest. Wyłączymy. Także opcja naprawdę fajna. I jak to u nas wygląda, i postaram się wam ten obraz pokazać dzisiaj, ponieważ sobie posiedzimy na tej ambonie troszkę dłużej. Ja myślę, że nie będą ryczały dzisiaj, bo jest mega gorąco. Słuchajcie, jak przyjeżdżałem tutaj po 29 stopni, jest bardzo gorąco, więc nie jest to pogoda stricte rykowiskowa. Natomiast ten oto uchwyt, u nas dostajecie go w komplecie.
ten oto iluminator dostajecie w komplecie razem z Habrokiem. I nieważne, że kupujecie Habroka 4K, wersję HH czy wersję HQ, wszystko macie w komplecie. I zakładamy sobie ten oto uchwyt w tym oto miejscu. Tu jest wejście na statyw. Można tej lornetki używać jako lornetki do, nie z tej strony, do statywu. Jeżeli ktoś nagrywa zwierzynę, fotografuje, chce mieć obraz bardzo stabilny, no to wtedy zamiast kamery, którą ja dla Was tutaj nagrywam, wrzucacie sobie po prostu Habroka i możecie nagrywać, tak? Więc my sobie go tutaj montujemy, ustawiamy sobie, tak jak tutaj widzicie, dokręcę. Cyk, 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 cyk. O, i zaraz założymy iluminator. I po szytak zrobionym sprzęcie ktoś powie, że nie mam paska. No nie mam, bo nie brałem, bo słuchajcie, noszę to wszystko w plecaku. Dzisiaj będę siedział w 100% na ambonie, więc mi ten pasek jest średnio potrzebny. Widzicie? Teraz tak, tutaj w to miejsce wrzucimy iluminator. Wrzucę iluminator i zaraz zobaczycie, jak to może wyglądać. Bardzo zgrabnie i bardzo przyjemnie. I jakość obrazu, postaram się Wam to oczywiście pokazać na iluminatorze zwykłym, czyli tym fabrycznym, który tutaj jest przez Hika wbudowany, ale uważam, że to jest, powinni to poprawić przede wszystkim. Ten iluminator powinien być dużo, dużo mocniejszy, jeżeli chcemy korzystać głównie z Noctowizji, więc fabrycznie, jak on by był tak mocny jak X-Hawk Pro czy Noxar na przykład, no to byłaby wtedy miazga. Ale tutaj jest on za słaby, no muszą nad tym jeszcze w fabryce popracować. Strasznie długi gwint, ale wyciągamy śrubkę, to odstawiamy na bok i dajemy iluminator. O tyle tu jest świetne, że tylko teraz tak, jak będziecie dawać iluminator sami sobie doposażać Habroka, bo być może już Habroka macie, albo przyjdzie Wam oczywiście z sudeckiej ostoi Habrok, który jest, moi drodzy, zakupiony, no to nie będziecie mieć założone, trzeba sobie to poskręcać, ale to zajmuje, nie wiem, około minuty. To ustawcie sobie, tak jak ja to robię, żeby pokrętło od przestawiania iluminacji było na dole. I teraz mamy wrzuconą ten iluminator, dokręcimy śrubkę i tym oto sposobem mamy sprzęt do używania w nocy jako noktowizję. Więc przydaje się to strasznie, a przy zakupie takiego urządzenia tak naprawdę załatwiacie temat termo i noktowizji w jednym. Jeżeli ktoś ma dobre termo do ręki, po prostu przykręcimy, o. Jeżeli ktoś ma dobre termo do ręki, to ja sugeruję, żeby sobie się zastanowił nad zakupem Habroka, ale 4K mu wystarczy, słuchajcie, do polowania w ciągu dnia bardzo dobrze. I do polowania na przykład w nocy. Nie trzeba wydawać nie wiadomo jakich pieniędzy. Natomiast jeżeli ktoś na dzień dzisiejszy nie ma, moi drodzy, dobrego termo, to zakup Habroka w takiej opcji, tak jak widzicie teraz tutaj. Tutaj mamy iluminator, tutaj mamy termowizję, tutaj mamy noktowizję i dzień. W takiej opcji nie przeszkadza nam to absolutnie nic. Możemy sobie spokojnie przykładać do oczu, patrzeć i włączyć iluminator. I co jest ważne, ten uchwyt daje nam możliwość tutaj, taką głowicę, tutaj to będzie widać, o, że możecie go ustawić tak jak potrzebujecie, dokręcacie i on jest już na sztywno. I w tym momencie przy wyłączeniu wjeżdżamy na, iluminatorem wjeżdżamy na obiekt, który obserwujemy i spokojnie w Noctowizji patrzymy. To tak pokrótce, a tymczasem takie urządzenie, które ja używam od dłuższego czasu. Głównie dla mnie też to jest ważne, żeby nagrywać dla Was materiały w formie, żeby ten obraz po prostu w jakikolwiek sposób pokazać, ponieważ tymi kamerami, którymi nagrywam, nie jestem w stanie Wam nagrać rzeczywiście obrazu w nocy. Ale polujemy dzisiaj totalnie tradycyjnie. Zabrałem swoją R8, ulubioną z krótką lówką Zeiss HT, więc tutaj wielkich cudów nie ma. Więc polujemy sobie dzisiaj do zmierzchu, aczkolwiek posiedzimy deczko dłużej, bo mam nadzieję, że być może jakieś jelenie tu wyjdą, a będzie za ciemno, żeby ocenić je w lornetce normalnej, którą też oczywiście ze sobą mam, no bo ja już taki jestem, że jestem bardzo przywiązany do lornetki normalnej, więc
Cajsik jest ze mną, jest to szybciej, wygodniej, baterii nie tracę. I tak targam ten plecak, słuchajcie, plecak, kamera, statyw, habrok, cajs i tak dalej, więc oczywiście ja z tym cajsem się nie rozstaję, mimo że w habroku macie też dalmierz, tutaj też mam dalmierz, natomiast ten dalmierz jest naprawdę w termo potrzebny, uwierzcie mi, jeszcze raz powtórzę to, co powtarzam jak mantrę, lepiej jest dalmierz, jeżeli bardzo dobrze jest go mieć, ale lepiej go mieć w urządzeniu obserwacyjnym, jak w celowniku. Jeżeli nie macie w obserwacyjnym, to pomyślcie nad urządzeniem noktowizyjnym z dalmierzem, bo ten dalmierz się przydaje. Jeżeli nie macie, a planujecie, to przemyślcie temat urządzenia termowizyjnego z dalmierzem. A habrok, dla mnie urządzenie kompletne, jeżeli ta stabilizacja wejdzie na dniach, to już będzie miazga. Stabilizacja już będzie miazga zupełna. To by było na tyle, więc teraz to już tak pewnie odcinek znowu wyjdzie z 50 minut. Więc później, jak jakaś zwierzyna wyjdzie, to do Was wrócę. A tam mamy soję, mało tego, tam mamy oczko wodne. I popatrzymy, czy kaczki zlatują. Bo być może przyjdziemy sobie tutaj na kaczuchy. Ale to wszystko w swoim czasie, nie wszystko naraz. Na razie szukamy myłkusa, ale nie jest to łatwy temat. No trudno. Polujemy i zobaczymy, czym święty Hubert nam tutaj dzisiaj podaszy. Może rogaczem jakimś fajnym. No, pożyjemy, zobaczymy. Patrzcie na to. Teraz Wam pokażę. W habroku zobaczyłem, że w kukurydzy coś jest. Ale to jest tak daleko, że nawet dalmierz mi tego nie chce zmierzyć. Matko Boska. Na tej przecince.
Zwierzę trochę było. Powiem wam, że wszystko przyszło gdzieś daleko. Coś tam udało się ponagrywać. Nagrywam wam trochę habrokiem, żebyście zobaczyli, jak w tym widać. Jeszcze jak będę zjeżdżał, to dobram sobie inne ujęcia. Pojadę trochę na około. I myślę, że taki materiał poglądowy. Czas rykowiska zaczynamy. Przyszło 12 byków. Nagrałem je tylko habrokiem, ale było tym nie 300, chyba 60 metrów. Więc mega daleko, ale widać bez problemu, że to byki. Więc powiem wam, że przyjadę tu rano. Jutro rano spróbuję z Michałem. Może za dnia je spotkamy. Także ja wam mówię już dasz bur. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I dajcie znać, jak wam się podoba obraz z tego kombajnu. Do zobaczenia w następnym odcinku.